Kropelki nadziei. Inspirujący blask wartości. Codzienne refleksje i ciekawostki. Poniedziałek, 2 września. Witam Was, witam ponownie. Dziś mamy już 2 września, a to oznacza kolejny dzień pełen refleksji i inspiracji. Rozpoczynamy nowy rok szkolny, więc przygotowaliśmy specjalne życzenia dla dzieci, rodziców i nauczycieli. A w duchu pamięci o świętym Grzegorzu Wielkim, co zapowiadaliśmy już wczoraj, który jest dzisiejszym patronem, będziemy mówić o mądrości, edukacji i duchowej odnowie. Mam nadzieję, że znajdziecie tu dużo ciekawych informacji. Zaczynajmy! Patron dnia. Święty Grzegorz Wielki. Papież i doktor Kościoła. Święty Grzegorz Wielki, żyjący w VI wieku, był jednym z najbardziej wpływowych papieży w historii Kościoła. Znany ze swojej pobożności, mądrości i pracowitości, przyczynił się do rozwoju Kościoła na wiele sposobów. Jego tytuł Wielki jest uznaniem dla jego wkładu w naukę Kościoła, reformę liturgii i duszpasterstwo. To on jest autorem wielu pism teologicznych, które do dziś są fundamentem katolickiej doktryny. Jego życie było przykładem pokory i gorliwości w służbie Bogu. Święty Grzegorz Wielki i jego wkład w rozwój liturgii. Święty Grzegorz Wielki jest szczególnie znany z reformy liturgii, w tym wprowadzenia mszy gregoriańskiej. Zreformował liturgię godzin i muzykę liturgiczną, przyczyniając się do rozwoju chorału gregoriańskiego, który do dziś brzmi w naszych kościołach. Jego decyzje liturgiczne miały na celu ujednolicenie praktyk w całym Kościele, co wzmocniło jedność i wspólnotę wiernych. Jego wkład w liturgię zachęca nas do głębszego uczestnictwa w modlitwie Kościoła. Rozpoczęcie roku szkolnego. Życzenia dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Dziś dla wielu dzieci zaczyna się nowy rok szkolny. Czas nauki, przygód i rozwoju. Życzymy wszystkim dzieciom radości z odkrywania nowych rzeczy, wytrwałości w nauce i odwagi, by zadawać pytania. A nauczycielom życzymy mądrości i cierpliwości. Rodzicom wreszcie wsparcia i bliskości z dziećmi w tym procesie. Niech Pan Bóg błogosławi Wam wszystkim, aby ten rok był pełen pokoju, pełen sukcesów i duchowego wzrostu. Modlitwa o mądrość i rozeznanie na nowy rok szkolny. Wielu z nas w tym czasie prosi Boga o mądrość i rozeznanie. Nie tylko dla dzieci, ale także dla nas samych, byśmy mogli być dobrymi przewodnikami i wsparciem dla młodszych. Warto codziennie modlić się o mądrość, aby umieć podejmować dobre decyzje i prowadzić swoje życie w zgodzie z Bożą wolą. Nawet taka krótka modlitwa jak Panie, daj mi mądrość, może być naszym codziennym przewodnikiem przez wyzwania nowego roku. Wartość w edukacji. Co możemy nauczyć nasze dzieci na co dzień? Edukacja to nie tylko przekazywanie wiedzy, ale także wychowanie w duchu wartości. Jako rodzice i nauczyciele możemy nauczyć dzieci uczciwości, szacunku,
empatii i miłości bliźniego. Ważne jest, aby uczyć dzieci, że sukces to nie tylko osiągnięcia szkolne, ale także bycie dobrym człowiekiem. Możemy inspirować je do naśladowania świętych, takich jak Grzegorz Wielki, który swoją mądrość i wiedzę wykorzystywał do służby Bogu i bliźnim. Długość dnia 2 września. Ciekawe fakty o słońcu i porze roku. Dzisiaj dzień trwa od 5:48 do 19:22, co daje łącznie 13 godzin i 34 minuty. Jest to już około 3 godzin krócej niż najdłuższy dzień w roku, który przypada na 21 czerwca i trwa wtedy około 16 godzin i 46 minut. Z kolei najkrótszy dzień w roku, 21 grudnia, czyli przesilenie zimowe, trwa tylko około 7 godzin i 42 minut. Od teraz do równonocy jesiennej, która w tym roku przypada na 23 września, akurat we wspomnienie świętego ojca Pio, dni będą stopniowo się skracać o około 2-3 minuty dziennie. W równonoc dzień i noc będą miały niemal dokładnie 12 godzin. To moment, kiedy dzień zrówna się z nocą. Co ciekawe, obecna długość dnia, czyli jak wspomnieliśmy 13 godzin i 34 minuty, jest bardzo zbliżona do długości dnia wiosennego, około 10 kwietnia. Kiedy dzień i noc mają prawie tę samą długość, co dzisiaj. Nieraz narzekamy na upały, ale może nie ma co. Pamiętajmy, aby cieszyć się ostatnimi letnimi chwilami i doceniać każdy promień słońca, zanim nadejdzie jesień i będzie tego słońca coraz mniej. Jak przygotować swoje serce na nadchodzącą jesień? Jesień to czas, który wprowadza nas w nastrój refleksji i zadumy. Może warto ten czas wykorzystać na duchowe przygotowanie, zbliżenie się do Boga, pogłębienie relacji z bliskimi, skupienie się na wartościach, które nas prowadzą. Proste praktyki, takie jak codzienna modlitwa, medytacja, czytanie duchowej literatury, Pisma Świętego, no i oczywiście kanał Valor, mogą pomóc nam lepiej przejść przez ten sezon przejściowy. Grób świętego Grzegorza Wielkiego znajduje się w Bazylice świętego Piotra w Rzymie. Jest to miejsce pielgrzymek wiernych z całego świata, którzy przybywają, aby modlić się i czerpać inspiracje z jego życia. Warto pamiętać, że pielgrzymka to nie tylko fizyczna podróż, ale także duchowa wędrówka w poszukiwaniu głębszego zrozumienia i umocnienia wiary. Praktyczne porady na duchową odnowę przed nadchodzącą jesienią. Jesień to czas zmian. Nie tylko w naturze, ale i w nas samych. Możemy postawić sobie za cel duchową odnowę. Regularna modlitwa, medytacja, uczestnictwo we mszy świętej, a także wybaczanie i pojednanie z innymi. To czas, aby zbliżyć się do Boga, pogłębić naszą wiarę i przyjąć z radością zmiany, które nadejdą. Ciekawostka, polubienia i komentarze. Czy możemy to poprawić? Czy wiecie, że tylko około 30% z Was, naszych drogich widzów, klika kciuk do góry, a jeszcze mniej zostawia komentarze? A przecież każdy taki gest to dla nas wielka radość i wsparcie. Może dzisiaj uda nam się to zmienić?
Zobaczmy, co się stanie, jeśli wszyscy razem klikniemy lubię to, ten paluszek do góry. Kto wie, może jutro będzie nas jeszcze więcej? I to już prawie koniec. Dziękuję Wam za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że dzisiejsze tematy były dla Was ciekawe. Zachęcam do podzielenia się swoimi myślami w komentarzach. Chcemy się dowiedzieć, co sądzicie, co Was szczególnie zainteresowało. A jeśli podobał Wam się ten odcinek, dajcie nam znać. I pamiętajcie o tym paluszku do góry, jeśli ktoś jeszcze z tym zwleka. Jutro będziemy rozmawiać o wyjątkowym świętym, świętym Grzegorzu z Nazianzu, którego nazywamy teologiem wśród świętych. Nie przegapcie tego. A teraz, jak zawsze, zapraszam Was do wysłuchania zaproszenia do radości. Życzę Wam błogosławionego dnia i do zobaczenia jutro, miejmy nadzieję, że jeszcze w większym składzie. Szczęść Boże! Zaproszenie do radości. Z pierwszej księgi Samuela. Raduje się me serce w Panu, gdyż cieszyć się mogę Twoją pomocą. W kartach Starego Testamentu radość wyrażana jest na różne sposoby. Często jest ukrywana w sercu i nie przekazywana innym. Jest ona też wyrażana w dziękczynieniu poszczególnych osób za doznane dobra w życiu osobistym i rodzinnym. Szczęście ród opiewają z kolei kobiety widzące cudowną interwencję Bożą w jej życiu. Do najpiękniejszych pieśni tego typu należy jednak modlitwa Anny, matki Samuela, rozpoczynająca się od słów: raduje się me serce w Panu. Dawid wyrażał radość w tańcach i pląsach oraz śpiewaniem pieśni i psalmów. Jest też ukazana radość ludzi płynąca z dobrze wykonanej pracy i zaradności oraz z obfitych zbiorów zboża i wina.